Tak jak raczej sialiśmy na tym polu albo kosze, to tak tylko poprzeczniak z dwa poprzeczniaki. Raczej jak sieję albo coś, to pracownik tutaj mi robi, dlatego robię dwa, trzy poprzeczniaki tak, ale to tu jak widać jeszcze kombajn mi stoi, jeszcze nie dokąpane do końca ziemniaki są, no tutaj skończyłem to pole i właśnie jak widać pracownik ora elegancko sobie, troszkę sobie je powiększyłem, tam o jedno czy tam o dwa, żem sobie powiększył, o jeden pług, czy tam nie wiem, dziesięćki powiększyłem sobie to pole i po prostu pobocze troszkę trawę przyciechałem, no i jest większe pole. Później nie wiem, czy sobie przypadkiem na następnym odcinku nie będziemy łączyć tego pola z tym polem, żeby było więcej po prostu i będzie fajniej, większe, fajniejsze i w ogóle. Wiecie, o co chodzi. Po prostu maszyny są na maksa powoli małe, już tu coraz większe się robią, a te pola wszystkie takie małe się robią, więc myślę, że do następnego odcinka już powinniśmy sobie no, wysuw się. No, i co? Tak, dobra. Połączymy te dwa pola i będziemy mieć święty spokój i już po prostu maszyny będą wprost idealne. Więc 10 minut, zobaczymy. Nagram dzisiaj taki odcinek. Ja sobie wywiozę ten rozrzutnik jeszcze i żeby był jeden odcinek, to taki, a zaraz się bierzemy, nie wiem co jeszcze, weźmiemy się chyba za co za co się możemy wziąć. Za co, dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, za co możemy się wziąć. Możemy się wziąć w sumie za... Możemy się wziąć w sumie za gnojowicę, nie? Bo to jednak... I mam trochę tej gnojowicy, no to możemy w sumie rozwieźć. To teraz, żeby nie było, będziemy sobie wozić na gnojowicę na pole numer 13. Mam tira. Gdzieś mam tira. Leży mi tir. Stoi mi tir, więc weźmiemy sobie w zbiorniki gnojowicę i to jest... Aha. Do przewozu. A ja chcę... dlaczego? Czyżby już nie było tego do tira? Teraz nie zrobili do tira? A, krzywo, że to zrobił. Że nie ma... beczki do tira, bo w 15 jeszcze była beczka do tira, a widzę teraz już chyba nie zrobili beczki do tira. Tak mi nie uśmiecha się. No ale... to sobie weźmiemy najmocniejszy traktor z kupię największą beczkę z największym... największym obciążnikiem, najcięższym. Dobrze. Ale dlaczego? To jest później tego mam, to... Nie, już go nie ma, bo sprzedałem. Tymczasowego przechowywania gnojowicy. No jest różnica 104, a 105, 106 tysięcy. 30 metrów, to jest. Tak, kupujemy. Ogólnie nie ten fent. A, no niestety trzeba tego. 106 tysięcy nowe maszyny, tak wiem. Bo ty jesteś... Aha, jeszcze... obciążniki... Tak. Największy obciążnik naprzód. 107 tysięcy na dzisiejszy odcinek już poszło. Więcej nawet. Jeszcze drugi rozrzutnik był kupiony.
Także. Czyli 6 tysięcy chyba ten rozrzut mnie kosztował ten nowy. No to. Ogólnie no tak, to jest nowy traktor, to jest Fendt. Szczerze, taki sam, tylko kolorystyka, jak się nie mylę, chyba jest, on jest jaśniejszy od tamtego. I to jest też kolejny Fendt na gospodarstwie. Mam takiego samego, tylko w ciemnych barwach, a tu tego mam w tych barwach, jaśniejszych troszkę. I już mam go dopiero tydzień, a już mam prawie 1 godzinę zrobioną, natłuczoną. Także troszkę już widać nie stoi traktor, a teraz go jeszcze podepniemy pod wóz ascenizacyjny do wywożenia gnojowicy, więc tym bardziej będzie natłukł więcej sobie coraz bardziej więcej godzin. Plus, o kurczę, faktycznie wielkie to jest. Ciekawe, jakie to ma zapotrzebowanie mocy. Nie popatrzyłem w ogóle nawet. Wozy ascenizacyjne. 240 koni. To jeszcze. On ma Fendtpa 300. Chociaż troszkę. Nie no, przy Fendzie akurat wygląda w miarę. Ta beczka. Bo przy innym traktorze już by tak fajnie nie wyglądała. Zobaczymy, przynajmniej 30 tysięcy litrów to tak prędko nam się nie wyleje. Dobra, mamy 20 minut, jeszcze 5 minutek i będziemy, moi drodzy, mieć odcineczek, słuchajcie, z głowy. Nalewamy. Słuchajcie, może wam podgłośnię troszkę. W ogóle zobaczymy sobie, ile ja mam w ogóle. Obornik płynny 381 tysięcy litrów. Albo 30 tysięcy miałem, jedno z dwojga. A obornika jeszcze mam 113 ton. No, ile? No, 47 świń mam dokładnie. Ścia, ile? Na pole numer. Dwadzieścia. Dobra, jest 30. Tak, jest czyli równo 30 tysięcy litrów, a tu jeszcze mam chyba, czyli albo mam 35 tysięcy, albo mam. No, ty na 22, a ja na 13. Tak, bo zazwyczaj ciągniemy sobie dwa odcinki. Czyli jeden 15-minutowy, później znowu drugi 15-minutowy, żeby mieć po prostu dwa odcineczki. On na pole numer 22. Ojej, 30 tysięcy litrów, to jednak jest masa. Ja na pole numer 13. Czyli gnojowica płynna. Nawóz teoretycznie jakiś tam jest. Na drogę możemy sobie, słuchajcie, włączyć oświetlenie drogowe. Nie skończył już ten pracownik orki? No już kończy. Jeszcze chwilkę i teoretycznie powinien skończyć te oranie. No to już. Ja tutaj już skręcam. Czy pojedzie za mną, czy nie? Elegancko na pole numer 22 zajechał. Ja elegancko pojechałem sobie, słuchajcie, na pole numer 13. Jak widać, tu jeszcze mam ziemniaki do kopania, także jeszcze dużo mam ziemniaków do kopania. Na szczęście więcej już nie obsadzam. Nie ma wata. Myślę, że te 50
118 więcej, 130 ton tych ziemniaków starczy świniom. Także. No bo już naprawdę miałem dużo, dużo więcej, ale już po prostu najprościej w świecie sprzedałem. Ile ziemniaki w tym momencie stoją, już wam mówię. 350 dolców za litr. A ja tych ziemniaków miałem masakrycznie dużo, więc postanowiłem, że je sprzedam. Okidoki. I teraz wywozimy, rozwozimy gnojowice na pole, tak jak mówiłem teraz, pole numer 13 i jest dobra, fajnie. A, jeszcze mogę sobie bardziej chyba je w dół. Nie, nie da się już je bardziej w dół. Jakieś tam zawsze nawożenie jest, później to musimy naturalnie zatalerzować. Jednak 30 metrów to jest bydle. Potężne bydle. Ale też robota będzie nim uciekała. Miałem to tego wąższego wcześniej, ten wóz transjanzycyjny wąższy, ale to jednak mały się już robił. Na te moje pola. Naturalnie zamierzamy kupić już w następnych odcinkach to oto pole, czyli pole numer 5. Największe pole na tej mapce, czyli pole numer 5, a później mam zamiar kupić pole numer 1 jeszcze. No a później już te malutkie poletka 7, 8, 3 to tam jeszcze tam. To tam sobie powolutku będziemy je wykupywać, ale najpierw mój cel ogólnie jest pole numer 5, a później 29, 30, 31 obok Mary's Farm też muszę kupić, bo tam jest też duże, ale piątka jest pierwszym polem, które muszę kupić. Zobaczymy kiedy będzie te pole kupione. Ja coś czuję, że na następne odcinki już będziemy jego właścicielem. Także poczekajcie chwilę, zobaczymy, przeżyjemy. Naturalnie dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy sobie elegancko sobotę po południu i sobotę godzina 14:17. No. I co? I jeszcze jutro sobie będziemy nagrywać. Może zaproszę Marciksa na... O kurczę, musiałem się w tym momencie przeciągnąć. Zaproszę go na jutro na godzinę mniej więcej 15-16 do wspólnej znowu gry. Więc żeby sobie pograć z nim w następnym odcinku. No to już może jakaś kultywacja, orka, siewie, te pierdoły, może nawozy, opryski, zobaczymy wszystko. A może żniwa na dwa kombajny, pole numer 5. Zobaczymy, pożyjemy. I... Dobra, niech się już to wyleje do końca, tą gnojowicę. I... Będziemy w sumie kończyć, bo już mamy 27 minut nagrywania. Także już... Dobra, niech się składa. Zaczyna się składać. Kurczę, ile w tym jest węży, masakra. Strasznie długo. Szybciej się rozkładam na moim zdaniem, niż się rozkłada. Szybciej się rozkłada, niż składa. Aha, o widzę... Co skończyłby już? Czy ładuje kolejny raz? Chyba ładuje kolejny raz. Ale my zajedziemy tylko do krów i powiemy, że kończymy na dziś dzisiejszy odcinek. Powiem mu tylko kanał i będziemy kończyć na dziś, żeby tak się w pół godzince uwinąć po 15 minut. Po 15 minut? 15, tak, pół godzinki, żeby mieć po 15 minut, żeby miał każdy film na dziś i na jutro.
Znaczy nie, czy akurat na jutro, no ale. Połączyłbym sobie te trzy pola, raz, dwa, trzy, no ale niestety mam tu drogę i niestety nie mogę tego zrobić, gdyż mnie burmistrz zabronił niszczenie drogi, także. Bo bym musiał niszczyć całą od tego, tu bym musiał wszystko wytnąć, wywalić, więc. Powiedziałem, dobra, już nie będę się jej tykał, więc jeszcze tory są kolejowe. Ja tam do toru bym nie doszedł. Zresztą nie miałbym dojazdu do farmy, więc. Pole jak teraz jest, więc. I niech dostanie już, połączę sobie tylko pole numer 22, URS 23. I tyle. Tak. Więcej pól wątpię, żebyśmy łączyli. No, to ogólnie było połączone. Jak widać. W połowie nawozione. Teoretycznie. Dobra, ja sobie prawie podjadę, żeby nalewać kolejny z ten. Czy naleję i dostawię, bo na dzisiaj chyba będziemy już chyba kończyć. Ogólnie z graniem, bo jest po południu, a jeszcze mam dużo, dużo mega roboty, więc. Nie się napełnia. Ja mu tu prawie zrobię X-a, że mu to zamknę. Także co, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was do kolejnych odcineczków i co, na razie trzymajcie się, cześć.